Dobra muzyka zawsze będzie miała swoich wiernych słuchaczy. Hity sprzed 40 lat i więcej nie tracą na popularności. Instruktorzy Miejskiego Domu Kultury w Działdowie postanowili ten fakt wykorzystać na swoją korzyść i zorganizować bardzo dobry koncert. Co to będzie za koncert? Będzie wspaniały koncert. Koncert stylizowany na lata 70-80. Włączamy maszynę czasu i cofamy się do tych lat. Czyli lata 70., wszystkie hity lat 70. 80. i disco. To będą dwa dni wspólnego powrotu do przeszłości. 23 i 24 października w sali widowiskowej miejskiego Domu Kultury w Działdowie, przy ulicy Jagieły, 13, muzyka będzie rozbrzmiewała w towarzystwie utalentowanych nazwisk. Natalia Świniarska z działdowa i nie tylko. W tym roku jest to Tadeusz Cybert, czyli. Yy... Człowiek o wielu talentach, wokalista, aktor muzyk. Największe jego osiągnięcia, które się coraz bardziej powiększają, zdobywca drugiego miejsca: Your, w programie The Voice of Poland. Bardzo dobre miejsce w Opolu ostatnio. Występuje też w bardzo fajnym projekcie Dżentlemany z Tomsonem Baronem i wieloma polskimi fajnymi muzykami, bardzo cennymi, jak Bracia Cugowcy. Repertuar jest starannie dobrany, rocznikowo będzie atrakcyjnie i młodsi i starsi mają razem dobrze się bawić. Poruszamy się po całym globie, od Polski przez Szwecję po Stany Zjednoczone, Europę, e, e, Afrykę, no, no jesteśmy wszędzie. Jesteśmy wszędzie, nawet w Australii, e, więc koncert jest absolutnie dla wszystkich, dlatego że te przeboje, które były w tamtych czasach, też mamy przearanżowane na współczesne brzmienia. Dlatego że niektórzy będą mogli zobaczyć coś zupełnie nowego, chociaż już to znają. To już lada dzień, zapiszmy sobie. W poniedziałek godzina 18.30, we wtorek 17.00 i 19.00. Zespół Miejskiego Domu Kultury serdecznie zaprasza.